Bardzo się cieszę, że doczekałem takiego momentu, bo to myślę, że dla każdego sportowca z osiągnięciami już i medalem olimpijskim, no świetna sprawa. Historyczny moment. Kiedyś często tutaj spacerowałem właśnie we Władysławowie, widziałem te gwiazdy, a teraz będę miał tam no, taką swoją i tak sobie od razu myślę o tym, że no, kiedy moje dzieci tu za kilka lat przyjadą, może jako sportowcy, to będą na pewno dumne z tego. Dla mnie jest prawdziwym facetem z dobrym sercem, co się w ogóle rzadko zdarza. Woda sodowa mu do głowy według mnie przez te wszystkie lata, no tak mówiąc popularnie, nie uderzyła. No wielką mi przyjemność sprawił i drugi Jarek tak samo, bo przecież nie mogę o nim nie wspomnieć. Jestem szczęśliwym człowiekiem, że mam takich synów i że tyle no, Przemek osiągnął, bo no, w sumie Jarek również. Jest świetny i jest nasz tutaj z Wybrzeża. Mamy Zosię Klepacką, więc i Przemkowi się to już dawno należało. Jak dowiedziałem się o tym, że tutaj moja gwiazda, właśnie Zosi Klepackiej gwiazda się znajdzie i będziemy ją odsłaniać, to bardzo się ucieszyłem, bo właśnie no, windsurfing, ten olimpijski, czy ogólnie w ogóle żeglarstwo w Polsce nie jest bardziej taką niszową dyscypliną sportu, a coś takiego no, pokazuje, że jednak też zapisujemy się ze swoimi sukcesami no, w historii polskiego sportu, no i będziemy mogli to pokazywać potem swoim dzieciakom i wnukom.